Cześć, tu Jola. Witam Cię w kursie konstrukcji i szycia ubranek dla maluszków na podstawie pomiarów swojego dziecka. I teraz widzicie tutaj tak fajny, uproszczony rysunek maluszka. Są wytyczone linie, gdzie, co, skąd zmierzyć, jak się ta linia potem nazywa. Później do konstrukcji, wykreślonej swojej konstrukcji i to będzie nam jedyne z tego potrzebne do rękawa. Jak to zrobić? Bierzecie sobie centymetr i centymetrem na stojąco, centymetr stoi, nie wy, mierzycie sobie po prostu tak o dookoła, precyzyjnie lub w jakiś sprytny sposób trzeba ten odcinek wymierzyć. U mnie to się opisuje jako OP. U mnie ten odcinek wynosi 31 cm. Obwód całej pachy. I to jest nam potrzebne do rękawa. Pozostałe wyliczenia są we wzorach. I zobaczcie, tak powstały nasze formy na bluzę. To teraz naszą konstrukcję odkładamy zupełnie na bok, przechowujecie sobie, dopóki dziecko nie urośnie i nie będziecie musiały robić drugiej konstrukcji. Lub nabędziecie wprawy, jak to fajnie przedłużać bez konstruowania co pół roku nowej formy. I teraz co musimy jeszcze z czymś takim zrobić? Nasza bluza będzie przedłużona, gdyż to jest długość do talii, długość plecków do talii i przodu również. Natomiast my chcemy uszyć bluzę dużo dłuższą. Jak dłuższą? Mierzycie swoje dziecko i to jest wasz wybór, wasza potrzeba. Ja akurat postanowiłam, że przedłużę bluzę o 12 cm i to jest 12 cm, ale mam na uwadze, że tu będzie jeszcze do końca bluzy doszywany ściągacz i postanowiłam sobie, że ten ściągacz będzie szerokości 4 cm. Więc przedłużam o 12, ale minus 4 na ściągacz, który doszyję. Więc tak naprawdę to moja bluza ma końcową wartość tutaj. Na razie końcowa wartość do krojenia z dzianiny dresówki, a reszta będzie ukrojona z takiego ściągacza. Prawą stroną do prawej, zobaczcie, przykładacie równiutko brzeg fabryczny względem złożenia, tak, żeby niteczkę można było złapać potem, ta cząstka mi tutaj się fajnie zmieści. W skrócie i teraz tak, skąd wiem, że równo złożyłam? Czy miarką, czy jakimś centymetrem, zmierzę sobie, mam od złożenia 23,5. I teraz dodajecie, przypinacie sobie i teraz mamy przypięte, czy te ściągacze będą wartości 1 do 1, czyli ten sam obwód, czy zrobicie troszkę mniejsze i dociągniecie, tak żeby się tylko dało dociągnąć, żeby nie stworzyć czegoś takiego, ale to też jest wasz projekt. Zszywamy. Pokażę Ci, jak skonstruować do naszej bluzy kaptur. I potrzebowali będziemy wzrost, dziureczka na maszynie i tu wychodzi sobie sznureczek, tyle, że musimy dodać wartość materiału na tunel w lustrzanym odbiciu, tak? I to może być około 2 cm, 2-3, to wszystko od Was zależy, bo kaptur jest u mnie, tak jak widzicie, dwustronny. Czyli już nie ma tego naddatku na tunel, bo jak zszyję kaptur z kapturem, to już będę mogła stworzyć tunel na sznureczek. I to takie rzeczy jak ten sznureczek i dziureczka były omawiane już przy konstrukcji i szyciu spodni.